Pora na podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Sołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Wsparcie Orlenu dla Krajowej Administracji Skarbowej. Jak świętowaliśmy wiek niepodległej ojczyzny? Poznajmy kandydatów na rzecznika do spraw etyki. Trzy nowoczesne wozy laboratoryjne przekazał PKN Orlen dla Krajowej Administracji Skarbowej. Mobilne laboratoria umożliwiają szybkie określenie składu ciekłych wyrobów energetycznych. Chodzi m.in. o paliwa ciekłe wwożone do kraju oraz transportowane na terenie Polski. Rynek paliwowy to jeden z priorytetowych obszarów z punktu widzenia uszczelnienia systemu podatkowego. W 2017 roku PKN Orlen przekazał Krajowej Administracji Skarbowej dwa pojazdy wyposażone w specjalistyczny sprzęt, łącznie z samochodami, które administracja skarbowa otrzymała i otrzyma jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Będzie to już 7 specjalistycznych pojazdów. Laboratoria, które dzisiaj zostały przekazane Krajowej Administracji Skarbowej przez polski koncern naftowy Orlen, będą mogły operować na terenie całego kraju, dlatego że urzędy celno-skarbowe, które będą dysponentem wraz z izbami administracji skarbowej, nie mają właściwości miejscowej. Luka podatkowa, która wyniosła przed objęciem rządu przez Prawo i Sprawiedliwość, wyniosła prawie 24% i w przeciągu niecałych 2,5 roku została zmniejszona prawie do 14%, czyli poniżej średniej europejskiej. No to jednoznacznie wskazuje, że zrobiliśmy olbrzymi postęp. Od 2015 roku do połowy 2018 w polskim koncernie naftowym wzrost sprzedaży oleju napędowego to jest ponad 45%. Wzrost przychodów to jest 38%. Dzięki temu stać nas na inwestycje, które realizujemy, choćby rozbudowę przemysłu petrochemicznego, czy różne większe nawet inwestycje capexowe, które realizujemy. Nie jest to ostatni sprzęt. Również prowadzimy rozmowy i również będzie następny sprzęt, by jak najbardziej, jak w największej skali eliminować właśnie tą patologię związaną z mafiami paliwowymi, szarą strefą. Zatrzymanie na przykład autocysterny, czy w inny sposób przewożonego paliwa, pobranie próbek powoduje, że my tak nie wiemy, czy to paliwo jest legalne, czy nie. Musimy oczywiście wysłać do laboratorium, to trwa, ale tego już paliwa niestety nie ma. I to jest podstawowa różnica. Tutaj jesteśmy w stanie zweryfikować natychmiast, jeśli wykryjemy, że prawdopodobnie to paliwo jest nielegalnego źródła, możemy przede wszystkim zabezpieczyć transport. Czyli to paliwo nie trafi do nielegalnej dystrybucji. Po pierwsze nie straci budżet państwa, po drugie nie stracą legalnie działające podmioty, tak jak PKN Orlen na tym, że ktoś sprzedał nielegalne paliwo. Po trzecie zabezpieczamy naszych konsumentów. Ich silniki są bezpieczne. W związku z tym to jest działanie natychmiastowe. To właśnie rozwiązuje przede wszystkim te laboratoria mobilne. W okresie od stycznia do września tego roku dochody Skarbu Państwa były wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku o 17,2 miliarda złotych. W tej kwocie dochody z VAT-u to około 5,5 miliarda złotych, a wpływy z akcyzy to prawie 2,5 miliarda złotych. Za nami 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W całym kraju odbyło się mnóstwo wydarzeń, także i pracownicy naszej grupy brali w nich czynny udział. Jednym z głównych wydarzeń obchodów Święta Niepodległości w stolicy był piknik w ogrodach KPRM-u. Impreza otwarta dla wszystkich przyciągnęła całe rodziny, a gości powitał premier Mateusz Morawiecki. Piknik rodzinny na 100. urodziny niepodległej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uświetniły pokazy Wojska Polskiego i służb mundurowych, koncerty artystów oraz liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży. Wśród nich nie zabrakło tych przygotowanych przez nasz koncern. Częstowaliśmy najlepszą kawą na świecie, nie zabrakło też polskich jabłek dla amatorów zdrowych owoców. Zapewniliśmy również mnóstwo atrakcji dla najmłodszych od możliwości rysowania po aktywności fizyczne. Chętni mogli spotkać się także z naszym kierowcą rajdowym Kubą Przygońskim i polskimi lekkoatletami. 11 listopada na placu Narutowicza w Płocku został odsłonięty pomnik pamięci bohaterów obrońców Płocka w bitwie 1920 roku. Budowa pomnika była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Orlenu, a na jego akcie erekcyjnym podpisali się prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oraz członek zarządu.
rządu Zbigniew Leszczyński. Podczas uroczystości składano także kwiaty pod pomnikiem nieznanego żołnierza. Jeszcze w piątek odbył się 12 bieg niepodległości ulicami miasta Płocka, którego sponsorem była nasza firma. Udział w biegu wzięło około 500 osób, głównie dzieci i młodzież z płockich szkół na dystansie 1 kilometra. Bieg miał charakter otwarty, nie była prowadzona żadna klasyfikacja, liczył się sam udział. Dzięki Anvilowi biegano także we Włocławku, gdzie odbył się festiwal Sztafet Niepodległości, w którym wzięli udział uczniowie lokalnych szkół. W obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości zaangażowali się także pracownicy grupy Orlen w Płocku, Włocławku i Warszawie. Mieli oni możliwość oddania krwi w ramach akcji Kropelka Energii dla Niepodległej. Akcja miała zasięg ogólnokrajowy, dedykowana była pracownikom 50 spółek energetycznych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli minister energii oraz minister zdrowia. Na wszystkich stacjach PKN Orlen klienci w ostatnich dniach otrzymywali naklejki, dzięki którym także można było zaznaczyć swój udział we wspólnocie świętującej rocznicę odzyskania niepodległości. Przed nami wybory rzecznika do spraw etyki w PKN Orlen. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, kogo wskażecie na karcie do głosowania, poznajcie sylwetki trójki kandydatów i ich odpowiedzi na pytania, które każdemu z nich zadaliśmy. Jako rzecznik do spraw etyki będę dążył do tego, aby logo naszej firmy było kojarzone z uczciwością, transparentnością oraz profesjonalizmem, zarówno przez nas samych pracowników, jak i przez naszych kontrahentów. Jako rzecznik będę dążył do podwyższania standardów etycznych naszej organizacji poprzez propagowanie kodeksu etycznego w sposób przejrzysty, przyjazny, poprzez kreowanie świadomości pracowników w zakresie postrzegania zasad etyki w naszej organizacji, niezależnie od pełnionych funkcji, poprzez kreowanie postaw i naszych zachowań w relacjach między pracownikami oraz kontaktach z klientami. Chciałbym, aby rzecznik do spraw etyki służył pomocą nam, zwykłym pracownikom, w rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktom powstałym w wyniku naruszenia kodeksu etycznego. Chciałbym, aby pomagał przede wszystkim doskonalić nasze postawy właśnie w oparciu o te wartości. I do tego przede wszystkim będę dążył. Jako rzecznik do spraw etyki będę dążyć do budowania przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, które sprzyja przestrzeganiu wartości, norm etycznych i moralnych. Chcę uczyć, jak kształtować poprawne i efektywne relacje pomiędzy pracownikami, które oparte są na zaufaniu, szacunku oraz poszanowaniu godności. Będę stać na straży norm i kodeksu postępowania, by w przypadku ich naruszenia zawsze służyć pomocą, radą i wsparciem. Jako rzecznik do spraw etyki będę dążyła do budowania atmosfery wzajemnego zaufania, w której najważniejszy jest szacunek dla drugiego człowieka oraz przyzwoitość. Będę dążyła do zapewnienia w praktyce pełnej zgodności standardów etycznych w relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Chciałbym, aby pracownicy PKN Orlen mieli takie wewnętrzne przekonanie, że w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy to jest sytuacja zawodowa, czy sytuacja z życia prywatnego, że w każdej tej sytuacji należy zachowywać się fair, należy być po prostu przyzwoitym. Chciałbym, żeby mieli takie przekonanie, że wartości i zasady są obowiązujące dla wszystkich jednakowo, niezależnie od tego, jakie piastują stanowisko w organizacji. Jako rzecznik do spraw etyki chciałbym pogłębiać te przekonania i je kształtować, stać po prostu na straży etyki w naszej organizacji. Czym będę się kierował jako rzecznik? Na pewno wnikliwością, rzetelnością i sprawiedliwą oceną sytuacji. Oczywiście z zachowaniem bezstronności i czysto ludzkiej uczciwości. Ponadto, jako rzecznik chciałbym działać w poczuciu wzajemnego poszanowania i szacunku dla drugiej strony. Pełniąc funkcję rzecznika do spraw etyki, będę kierować się przede wszystkim naczelną zasadą równości każdego człowieka wobec prawa, a także własnymi wewnętrznymi wartościami dotyczącymi prawa człowieka do wolności oraz do poszanowania godności własnej. Swoim zachowaniem i postępowaniem chcę dać jasny przekaz, że w naszej organizacji nie ma miejsca na zachowania nieetyczne, niemoralne bądź takie, które oparte są na strachu. Wykonując pracę rzecznika do spraw etyki, będę kierowała się rzetelnością i bezstronnością w ocenie zbieranych informacji,
a także dbałością o zachowanie ich w poufności. Fundacja Anwil dla Włocławka w jednym z ostatnich konkursów grantowych przyznała środki na działalność klubu dyskusyjnego gromadzącego widzów wokół kina dokumentalnego. Sprawdziliśmy, jak wygląda realizacja tego pomysłu. Mieszkańcy Włocławka mogą korzystać z oferty klubu dyskusyjnego już po raz trzeci. Dokumentalne filmy nie są aż tak popularne jak filmy fabularne. Także z wielkim szacunkiem dla fundatorów, dla sponsorów, dla organizatorów, a prezentowane przez Akademię Dokumentalną filmy uważam naprawdę za wyjątkowe, również dlatego, że poprzedzane są zawsze krótką prelekcją, jak również po seansie możemy wymieniać się poglądami na temat tego materiału, który zobaczyliśmy. Pokazujemy filmy, które ukazują się, które są prezentowane wcześniej na Festiwalu Filmów Dokumentalnych, jednym z najlepszych festiwali w Polsce. Wstęp na wszystkie pokazy, które odbywają się w poniedziałki o 19 w Multikinie, jest wolny. Teraz w naszym programie chyba po raz pierwszy o motoparalotniarstwie, a konkretnie o jednym z mieszkańców Płocka, Wojciechu Bugdale, który w tej dyscyplinie sportu zdobywa dla Polski medale. Przybliżymy dziś Państwu sylwetkę świeżo upieczonego mistrza świata. Wojciech Bugdał to 24-letni pilot kadry narodowej, którego sponsorem głównym został Orlen. Podczas rozegranych niedawno w Egipcie zawodów Bugdał sięgnął po złoty medal Mistrzostw Świata. Podczanin jest najmłodszym członkiem motoparalotniowej kadry narodowej. Po najcenniejszy medal sięgnął trzeci raz z rzędu. Chodzi o to, żeby wykonać przelot pomiędzy pylonami. Pylony to takie 12-metrowe stożki dmuchane. W jak najkrótszym czasie. Czyli wygrywa osoba, która daną konkurencję przeleci jak najszybciej. Oczywiście te wszystkie konkurencje otrzymujemy przed lotem i dopiero widzimy, jak będzie dana trasa wyglądała, także nie jesteśmy w stanie tej trasy nauczyć się wcześniej podczas treningów, bo ich może być tak naprawdę nieskończenie wiele. O czym marzę? Marzę o tym, żeby ten sport jak najbardziej popularyzować, żeby docierać do coraz większej liczby osób. Wojciech Bugdał nie zgadza się z opinią, że dyscyplina, którą reprezentuje, jest niszowa. Sport motoparalotniowy jeszcze nie jest popularny w Polsce, ale dążymy do tego, żeby jak najbardziej była to bardzo rozpoznawalna dyscyplina. Mistrzowi świata z Płocka życzymy powodzenia. To wydanie naszego programu dobiegło już końca. Wyczerpaliśmy listę tematów, jakie dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne studio Grupy Orlen oczywiście za tydzień. Do zobaczenia.